co z wyrównaniem wieku emerytalnego? Jeżeli chodzi o wiek emerytalny, to tutaj zamiast wprowadzać na twardo sztywne podnoszenie, wolimy wpisywać w konkretne programy zachęty do tego, żeby w tej aktywności zawodowej pozostawać. Tak, żeby kobiety, tak jak na przykład rozmawialiśmy o aktywnym rodzicu, o tak zwanym babciowym. Chcemy, żeby babcia, żeby kobieta, ewentualnie mężczyzna, bo też przecież będą to dziadkowie, żeby opiekując się nad takim dzieckiem, wnukiem, żeby było to postrzegane jak praca, bo to jest praca. Praca opiekuńcza jest pracą. Przez wiele dekad uznawano, że to się dzieje samo, że tak naprawdę to jest leżenie do góry brzuchem, a opieka nad dzieckiem jest ciężką pracą.